No to zaczynam weekend. Jadę do Leroya. Fajne to. No jakbym się teraz wykończyła, to inne produkty bym teraz wybierała, inaczej bym szukała, ale to jest bardzo ładne takie połączenie jakby miętowego albo lekko niebieskiego z beżowym. Tak ciepło i przytulnie. W sumie to przyjechałam tu po co innego, ale mam ochotę sobie obejść i zobaczyć, jakie są teraz rzeczy. Dawno w sumie mnie tutaj nie było, więc tak z czystej ciekawości. Zasłony. Fajny, duży jest teraz wybór. Mam wrażenie, że jak ja się wykańczyłam, to takich rzeczy nie było. No, naprawdę. Na przykład te dwa są fajne. Podobają mi się. 37 zł taśma. Nie wierzę w to. No i teraz mam dylemat, czy to jest ten rozmiar, czy to jest ten. O, a podłogi. Wiodełkę i coś takiego w cieplejszym odcieniu. Mogło być nawet troszkę jaśniejsze, ale ładne, ładne bardzo. Tu są jeszcze wiodełka, ale niekoniecznie ten podcień. A, to są, co to są? Panele podłogowe. Dotarła do mnie przesyłeczka od Sinsay. To jest taka duża paczka, znaczy się moje zamówienie. Mam tutaj kilka ciekawych rzeczy, które mnie zainteresowało. Przede wszystkim ten komplet. Ciekawa jestem tego kompletu. W paseczki mamy tutaj kamizelkę. Ja ją wzięłam w rozmiarze XS. Chciałabym to przymierzyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ogólnie ja mam już bardzo podobny komplet, ale tak go uwielbiam. On jest tak elegancki, idealny też do biura i na takie bardzo eleganckie wydarzenia, że chciałabym zwyczajnie więcej takich kompletów. Dla mnie trochę taki męski styl, ale w dalszym ciągu z taką kobiecą nutą. I bardzo mi się to podoba. I tak, mamy tutaj kamizelkę, do tego w zestawie są spodnie i tutaj widzę, że jest gumka na plecach, więc to powinno się fajnie dopasowywać do sylwetki. Akurat w tym komplecie, który już posiadam, spodnie są na mnie trochę za duże, mogłyby być mniejsze. Szczerze mówiąc, zastanawiam się bardzo mocno, czy nie dać do krawcowej, żeby na przykład zwęzić nogawki, żeby gdzieś tam w biodrach zwęzić. Ale z drugiej strony też nie chcę przesadzać, nie wiem, może któregoś dnia przytyję i wtedy komplet zrobiłby się na mnie za mały. A że no akurat tamten zestaw nie był tani, no to tak trochę boję się w niego ingerować, żeby czasem coś tam się nie wydarzyło i nie stało. Zawsze jest to jakieś ryzyko. No i tutaj, słuchajcie, ten komplet, on był tak tani, już nie pamiętam, ale chyba kamizelka 49 zł, spodnie też poniżej 100. No i z tego, co widzę, powinny być fajnie skrojone i dobrze to powinno wyglądać, więc tutaj jestem podekscytowana. Oprócz tego w paski znalazłam jeszcze marynarkę i ja tutaj wzięłam rozmiar XS, ale był jeszcze mniejszy, XXS.
A z tego, co wiem, i też dziewczyny mi pisały, Sinsay ma bardzo zawyżoną rozmiarówkę i warto brać rozmiar mniejszy. Tutaj widzę, są poduszeczki, ogólnie całość do przyprasowania, ale podoba mi się kolor, bo mi akurat w szarym jest dobrze. No i no, muszę to przymierzyć, zobaczyć, jak to będzie wyglądało w stylizacji. Oprócz tego mam tutaj kurtkę, która jest z ekoskóry. Coś takiego. Też mnie, słuchajcie, zaciekawiła. Ona jest taka, wydaje mi się, że chyba mi się spodoba. Fajna jest. Z kieszeniami, trochę też taka luźniejsza, też oversize. Ale może wyglądać tak zadziornie. Fajnie, a mi się podobają takie rzeczy z ekoskóry, więc no, wygląda to całkiem obiecująco. No i też mamy tutaj spodnie woskowane. Tutaj mam rozmiar 2x XS i nie, one będą za małe, ale wzięłam sobie dwa rozmiary. O ile mi tu rzucili, ale tak, nie wiem, rzucili mi. I tutaj mam XS, ale one są też rozciągliwe. No, powiem Wam, jestem ciekawa. Ogólnie fajnie wyglądają. I tutaj przy nogawce wydają się być całkiem szczupłe, więc powinny dobrze przylegać do sylwetki. Wysoki stan będzie. No, słuchajcie, muszę przymierzyć. Fajne rzeczy mi się trafiły. Oprócz tych spodni mam jeszcze coś takiego. XS push-up w kolorze, ekoskóra w kolorze brązowym. Takich jeszcze nie miałam, więc wzięłam sobie na spróbę. Ale też wyglądają ładnie. Ładnie są też skrojone. No dobra, jakby wam to powiedzieć, szczerze mówiąc, ledwo się w nie wbiłam, a jest to rozmiar XS. Jeśli jesteście wąski w biodrach, to XS-ka będzie idealna. Ja jednak biodra mam trochę rozbudowane i no, jest ciasno, tutaj w pasie też jest ciasno i no, nie jestem pewna, natomiast reszta leży idealnie, tutaj do nogawki wszystko jest dopasowane, długość też, fajnie to wygląda, ładnie są skrojone, ten połysk z ekoskóry też mi się podoba, no ogólnie wszystko jest git, tylko są za ciasne i nie wiem, czy nie skuszę się na rozmiar S po prostu i sprawdzę sobie, jak rozmiar większy leży, bo powinno być ok. Naprawdę tutaj ledwo co weszłam, więc bardzo żałuję. Ale ogólnie spodnie wyglądają genialnie. Więc musicie tutaj trafić z rozmiarem, bo naprawdę stan jest bardzo wysoki, do tego stopnia, że zakrywa mi pępek, więc to jest fajne. Ja bardzo lubię taki stan. Kieszenie tutaj są wysoko, więc faktycznie można powiedzieć, że one robią taki efekt push-upa. Spodnie ekstra. A przymierzymy sobie jeszcze brązową wersję. Mamy brązowe i z nimi jest bardzo podobnie. Jest to rozmiar XS. Bardzo ciasne są tutaj u mnie w biodrach oraz w talii. Natomiast nogawka tutaj przy kolanie i przy kostce jest super. One są mocno rozciągliwe, więc prawdopodobnie rozmiar S powinien też mi fajnie pasować i być ładnie dopasowany. Natomiast będzie mi bardziej komfortowo tutaj w pasie. W każdym razie kolor brązowy powiem Wam, że też mi się podoba. Fajnie. Natomiast bardzo ciasne. Ja musiałabym mieć tutaj rozmiar większy. A ja w biodrach mam 95, w talii mam 70. No i XS-ka jest na mnie za ciasna, aczkolwiek wchodzę w to. Natomiast słuchajcie, jak już mierzę spodnie, to zdecydowałam się teraz założyć te wpaski. Zaraz oczywiście jeszcze dołożę kamizelkę, tak żeby było do kompletu. I tutaj też mamy rozmiar XS, natomiast muszę Wam powiedzieć, że tutaj rozmiar pasuje bardzo, bardzo dobrze. Jest idealny. Nie jest zbyt ciasny. Nic nie odstaje i muszę przyznać, że te cygaretki, bo chyba tak mogę je nazwać,
Bardzo ładnie wyglądają. Też długość, co za chwilę Wam pokażę w lustrze z większej odległości. Ale z bliska możecie zobaczyć, jak to wygląda na pośladku. Tutaj jest gumka, więc ładnie to się wszystko dopasowuje do talii. Więc przy każdej sylwetce chyba spodnie powinny fajnie leżeć. Tak mi się wydaje, no bo mamy tutaj elastyczną gumkę. Bardzo fajne spodnie. Założę jeszcze kamizelkę. Będzie więcej światła i też będziecie mogły zobaczyć, jak ten kolor rzeczywiście wypada. I akurat w przypadku kamizelki mogłabym mieć tutaj chyba rozmiar mniejszy, a to jest XS. A że ja tutaj jestem szczupła, biustu też niezbyt dużo, więc może dwa razy XS, aczkolwiek nie chciałabym, żeby była zbyt krótka. Tutaj jeszcze mogę dopiąć, ale całość muszę przyznać, że bardzo ładnie wygląda. I dobra, i tutaj macie jeszcze rzut z tej strony. Ale spodnie mega pięknie się prezentują. Nad kamizelką i jej rozmiarem jeszcze się zastanowię, bo teoretycznie wszystko jest tutaj ok, pod pachą i tak dalej, więc może mi się tylko wydaje, że ona jest za duża. No bo jak z kolei wezmę za mały rozmiar, mniejszy rozmiar, to może się okazać, że ona jest, wiecie, zbyt krótka albo pod pachą jest mi tutaj za wysoka, a w biuście byłaby ok. Więc tutaj chyba się jeszcze jednak zastanowię, bo też z tyłu na plecach dobrze to wygląda i jakby no nic nie jest zbyt luźne. Więc no. Ale bardzo ładny zestaw. Muszę przyznać, jak na Sinsay, no to ja jestem pod wrażeniem. I zaraz bateria mi się rozładuje, więc tylko tak na szybko przymierzę kurtkę. Kurtka mnie tutaj też... O, ona jest oversize, aczkolwiek no nie pasuje do tego, co mam pod spodem. Ale... Wydaje się być ciekawa. Tutaj jeszcze mamy ściągacze, więc ją można sobie zwęzić, więc nie będzie wyglądała na taką dużą. Więc można kombinować. Myślę, że fajnie wygląda. Tylko już widzę, że może być minus ze stójką, więc pewnie ten kołnierz będę wywijała na zewnątrz, tak żeby mi się nie brudziła od brody, od makijażu. A ekoskóra lubi się brudzić, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze, żeby to czyścić. Ale tak, myślę, że też fajna propozycja, jeśli chodzi o kurtkę. Podoba mi się. Mnie akurat się podoba. Hejo, dzień dobry. Akurat tak się składa, że nie wzięłam karty do kamery, w związku z czym nagrywam telefonem, więc obraz może się trochę trząść. Nie wiem, jak tam z dźwiękiem, mam nadzieję, że będzie w miarę dobrze. I jak widzicie, jestem w nowym miejscu. W tej chwili odebrałam swoje mieszkanie od najemców, które do tej pory wynajmowałam i ono będzie wynajmowane dalej. Natomiast dzisiaj tutaj jestem, żeby to mieszkanie trochę odświeżyć. Jest tutaj co robić. Ściany są tak upierdzielone, że dawno tak brudnych ścian nie widziałam. Za mną kuchnia, jak widzicie, całkiem fajna, bo ona jest nowa, ma jakieś 2 albo 3 lata. Szczerze mówiąc już nie pamiętam, ale myślę, że maksymalnie może jakieś 3 lata. Białe fronty lakierowane, blat oraz ta ścianka między szafkami jest również w laminacie takim a la drewno. Fajnie to wygląda, mamy tutaj takie podświetlanie na ciepło. Kuchnia jest mała, nie wiem ile ona może mieć metrów kwadratowych, może jakieś 7 metrów kwadratowych, ale przez to, że ona jest tak
narożnikowo skomponowana, no to mamy tutaj całkiem dużo miejsca i też blatu roboczego. No i mamy też tutaj taki mały parapecik, też całkiem spory, szeroki, więc spoko można tutaj coś porobić. Wcześniej kuchnia była w dużo gorszym stanie. Ja ogólnie w tym mieszkaniu spędziłam swoje 10 lat mieszkając w Poznaniu. No, natomiast szczerze mówiąc, to mieszkanie nadaje się do remontu. Jest zniszczone, z wyjątkiem kuchni, bo kuchnia jest nówka sztuka, drzwi też tutaj są nówka sztuka, ale tak poza tym reszta, no to jest tak zużyta i tak zniszczona, że spokojnie tutaj wszystko nadawałoby się do remontu. No ale dobra. Podłogi były wylakierowane, a są zajechane. Właśnie też a propos najemców, to dajcie mi znać, jakie są Wasze doświadczenia. Zostawiam Wam tutaj pole do komentarzy i dyskusji, bo myślę, że tutaj nie jedna osoba ma taką inwestycję i doświadczenia z różnymi najemcami. No cóż. O, specjalnie sobie też wzięłam takie worki na śmieci po to, żeby zabezpieczyć korytka, żeby jak będę zmieniać kolor farby chociażby, no to żeby nie myć tego korytka gdzieś tam pod bieżącą wodą w umywalce czy pod prysznicem, tylko ściągacie folię, zakładacie następną i macie czyste korytko, więc to jest super, super sprawa. Nie brudzicie się z niczym i no, tak jest po prostu najwygodniej. Więc dobra, zaraz sobie otworzę farbę, aczkolwiek nie mam żadnego, chociaż może tym podważę. Albo jeszcze nożem. Nożem, noży mamy tu na pewno coś takiego. Okej, i otworzę sobie najpierw białą. Myślę sobie, że zacznę tutaj właśnie od tej strony, jak widzicie. Więc tutaj ten mały kawałek może uda mi się ogarnąć. Jeśli chodzi o materiały, to kupiłam farbę Beckers, to jest marka, którą bardzo lubię. I tutaj też od kiedy w sumie mieszkałam, używałam tej farby Vanilla Creme na ścianach. Farba, która no, jest zmywalna, bardzo dobrze kryje, no i paleta barw jest bardzo duża. I też u mnie na przykład w sypialni jest Beckers Moonlight, bo czasami pytacie o tę niebieską ścianę, no to to jest Moonlight z Beckersa. No i tutaj mam takie dwie duże puchy, mam nadzieję, że mi starczą po 5 litrów. I tutaj jest też właśnie to samo, ten sam odcień. Mam też białą farbę, bo tak właśnie zaczęłam się przyglądać. Chyba tutaj mamy biały kolor, nie wiem czy mi starczy i tutaj też w kuchni było malowane białą farbą, więc to wszystko jest tutaj do odmalowania i na pewno polecę z tą ścianą tutaj naokoło. Znaczy najpierw zacznę obklejać wszystko taśmą. Taśmy też mam. Tutaj sobie przyniosłam z kolei o właśnie. Taśma taka, biała farba. Tutaj mamy wałeczki, pędzelki, korytka przeróżne, więc tak. Dobrze, że wzięłam też cieńszą taśmę, bo widzę, że tutaj mamy chyba 3,5 cm, czyli to, a ta grubsza będzie do obklejania najwyżej, tak żeby nic tutaj nie pomalować. No, teraz to wygląda tak. O niebo lepiej, co nie? Dobrze. Ja się powoli zbieram i lecę. Dzień dobry, dnia kolejnego. Słuchajcie, zrobimy sobie przegląd dalej, dalszy przegląd rzeczy z Sinseya, dlatego że wtedy padła mi bateria i nie mogłam już dokończyć, nie miałam też już czasu, żeby naładować baterię i nagrać dla Was materiał. Więc dzisiaj sobie dokończymy i chcę Wam pokazać jeszcze raz tą kurtkę. Dlatego, że ją sobie już, słuchajcie, zostawiłam i już w niej chodziłam. Tutaj mam klucze, więc sobie wyciągnę. Trochę ją zwęziłam w pasie, bo w takiej wersji ona mi się bardziej podoba.
I od razu mogę Wam zwrócić uwagę na to, że te kieszenie są mega wygodne, pojemne, więc tutaj sporo można sobie wrzucić, czy telefon, czy klucze, wiecie, tak na szybko, więc bardzo mi to odpowiada, a przy takich, nie wiem, krótkich ramoneskach te kieszenie są, ale one nie są zbyt pojemne i w sumie to nigdy do kieszeni ramoneski nic nie wrzucam. Natomiast tutaj mi się to przyda. To jest, powiedziałabym, bardziej taka sportowa wersja właśnie do spodni. I tą kurtkę sobie zostawiam, bo wygląda to genialnie. W ogóle dzisiaj jestem w stroju sportowym, bo od rana robiłam nogi. Uwielbiam robić trening na nogi, lubię, kiedy one są tak zmęczone. Ale jeszcze się nie przebieram, bo chciałabym dzisiaj zrobić sobie dodatkowo ręce oraz brzuch. Natomiast trochę odpoczywam od rana, bo dzisiaj, w ogóle wczoraj był bardzo zły dzień dla mnie. I w nocy piłam dużo wody, w ogóle postanowiłam, że będę pić więcej wody. I miałam trochę taką ciężką noc, nie mogłam też zasnąć, ale widziałam, że jest pełnia, więc ciężko się zasypiało. Natomiast wieczory są już bardzo chłodne, otworzyłam sobie szerzej okno, no i wpadło świeże powietrze i mam wrażenie, że wtedy dopiero jakoś tak usnęłam. Spałam niecałe 8 godzin, natomiast dalej czuję się niewyspana i rano robiłam sobie jakieś okłady, maseczki, jakieś tam kremy, balsamy. Natomiast boli mnie głowa, także wstałam dzisiaj z bólem głowy, brałam już tabletkę. Mam taką ciężką głowę, a po treningu to już w ogóle, więc muszę się po prostu wyspać i przespać jeszcze jedną całą noc dosyć porządnie. No ale wracając do tematu, mamy kurtkę i mam jeszcze dwie rzeczy, płaszcze chyba. Jeden płaszczyk jest szary, w kolorze szarym, chyba on jest dwurzędowy. Mam tutaj rozmiar XS, szkoda, że ceny są zaklejone, bo tak to miałabym od razu podgląd, a tak to nie mam nic. Co prawda zakładam na sportowe rzeczy, ale może być i tak jak mówię, jest dwurzędowy, więc to jest fajne. Rozmiar chyba w porządku. Więc tak wygląda szary płaszczyk i on jest tutaj za tyłek. No, fajny. No, rozmiar jest idealny. Są też tutaj kieszenie. I to nie są atrapy, tylko to są faktycznie porządne kieszenie, też do których można coś wrzucić. Muszę przyznać, że ładny płaszczyk. Elegancki, zgrabny, jakby nie mam mu nic do zarzucenia. Ten kołnierz też spoko, nawet nie wygląda na pognieciony, tylko wiecie, wszystko tak trzyma się kupy, więc fajnie. Serio, no naprawdę nie mam mu nic do zarzucenia, jedynie chyba skład, z tego co pamiętam, był tutaj poliestrowy, ale materiał sam w sobie jest przyjemny w dotyku, dosyć gruby, sztywny, wydaje mi się, że może być w tym płaszczyku ciepło, spokojnie. W środku to wygląda tak, tutaj mamy jeszcze jakiś guziczek. No wygląda na porządnie wykonane, w środku jest podszewka, wszystko ładnie zaszyte, nie jest to stan surowy. Naprawdę wow. Natomiast tutaj mamy już coś dłuższego, też płaszczyk dwurzędowy, natomiast to już jest inny materiał, taki powiedziałabym już właśnie bardziej szmaciany, chociaż to jest pewnie zła nazwa, rozmiar XS. I tak już jak na niego patrzę, jestem sceptycznie nastawiona, nie jestem przekonana, czy będzie mi w nim dobrze, bo on jest dosyć długi, więc od razu musiałabym do niego jakieś wyższe buty. A ten szary jest naprawdę długość idealna. On będzie długi i za kolano. Chociaż muszę przyznać, że też całkiem nieźle wygląda. No jestem, powiem Wam, zaskoczona, aczkolwiek raczej go nie zostawię, odeślę go, bo nie chcę takiego czarnego płaszcza. Tu są poduszki, czy mi się wydaje? Coś tutaj tak jakby napompowane było. Chyba są poduszki
i bardziej tutaj te ramiona tak w kwadrat są, ale też ten kołnierz jest bardzo ładny. Natomiast to jest taki materiał, do którego, znaczy do każdego płaszcza wiadomo, coś się przykleja, czy sierść kocia, czy jakieś tam farfocle. Więc proszę bardzo, z większej odległości ten płaszczyk wygląda w ten sposób. Nie no, długość nie jest zła w sumie. Więc chyba do płaskich butów też całkiem nieźle, ale do wyższych to wyglądałoby to jeszcze lepiej. Ładny kołnierz, więc jeśli szukacie taniego, klasycznego, zwykłego, czarnego płaszczyka, no to tutaj też jest spoko propozycja. Ale jeśli chcecie chodzić w nim tak na co dzień, no to w sumie nie wiem, no bo jednak macie tutaj poliester, więc to jest jedyny minus tych płaszczy najtańszych ze Sinsay, że ten skład może nie do końca jest taki idealny. Natomiast jeśli chodzi o kroje, wzory, no to całkiem spoko. Natomiast ja raczej tego płaszcza nie zostawię. Ale no nie jest złe, wiecie, no chodzi o to, że nie jest zły. Podobają mi się te ramiona, że one są tutaj tak wybrzuszone. Dobra, bo zapomniałam, została mi jeszcze ta marynarka szara w paski, której nie zaprezentowałam. I tak, ogólnie podoba mi się ten szary odcień i paski, natomiast wydaje mi się, że marynarka wygląda trochę tak słabo. Czy tylko mi się tak wydaje. Bardziej jest to rzecz chyba taka letnia, na ciepłe dni. Nie wiem, czy na jesień bym ją ubierała. Chociaż to też nie pasuje do tej stylizacji, którą mam na sobie tutaj pod spodem. Absolutnie nie. Założyłabym coś innego. W ogóle jakąś jaśniejszą bluzkę z większym dekoltem, z jakimś większym wycięciem. Coś takiego. Czy tak nie jest lepiej? Bo zdecydowanie, nie? Po prostu do czegoś jaśniejszego pod spód. No i też trochę do przeprasowania. Ale no dajcie mi znać, bo ja w sumie mam tutaj dylemat, bo naprawdę odcień i te paseczki mi się podobają. Odcień jest genialny, jeśli chodzi o tę marynarkę. Ale tutaj no sama nie wiem, jak mam zdecydować.
A ja w tym momencie zabieram się za grochóweczkę. Tak jak mówiłam, mam sporo grochówki oraz fasoli w spiżarni, więc uznałam, że muszę to spożytkować, jakoś wykorzystać i zacząć robić właśnie zupy takie na jesień, dosyć pożywne, treściwe. No i tak, tutaj mam podsmażoną cebulę, kiełbasę oraz kabanosy, które mi zostały gdzieś tam w zamrażarce. Wcześniej sobie to rozmroziłam wszystko w mikrofalówce, mam funkcję rozmrażania mięsa, robi to się powoli, ale no nie zdążyłam wcześniej odpowiednio wyciągnąć mięsa, więc rozmroziłam po prostu w mikrofalówce i teraz to podsmażyłam na patelni. Dodałam pełną łyżkę majeranku świeżego, to jest majeranek, który dostałam od mamy, suszony. No i tutaj gotuje się zupa na mięsie, co prawda powinno być na żeberkach, wtedy zupa byłaby smaczniejsza, to by idealnie pasowało, ale mam tutaj taki zwyczajny zestaw na rosół, czyli indyk, wołowina i kurczak. No i też tutaj mamy warzywa i też tutaj dałam trochę majeranku, liści laurowych i ziela angielskiego, sól oczywiście też. To będę gotować godzinkę. Potem dodam groch, który mi się tutaj moczy. On przez tą godzinę też się będzie moczyć i jak dodam do zupy, będę gotować następną godzinę. Więc proces gotowania będzie trochę długi, no ale im dłużej, wtedy zupa smaczniejsza, więc ja się spieszyć nie będę. A w tym czasie będę robić paznokcie, bo czeka mnie odświeżanie. Mam już spory odrost, więc będę ściągać wszystko frezarką. Cały czas pytacie mnie, jakiej frezarki używam. Więc to jest Sprint 30, taka biała. Kupicie gdziekolwiek, na Allegro również jest ona dostępna. Natomiast frezy ja sobie kupuję osobno, więc pamiętajcie o tym. Bo te frezy, które są w zestawie, one są nieciekawe i słabej jakości, więc trzeba sobie kupić frezy osobno. Przynajmniej ja tak zrobiłam. Tutaj mam frez tak zwany stożkowy, chyba diamentowy. W każdym razie, jeśli wpiszecie stożkowy, to powinno Wam coś wyskoczyć. I też na Allegro te frezy sobie znajdziecie. Jeśli chodzi o dzisiejsze paznokcie, powiem Wam, że nie wiem, albo zrobię sobie te same, bo bardzo mi się to podoba. Naprawdę to jest idealny odcień, pasujący do tego Neonail, którego używałam latami. Ale sprawdzę sobie jeszcze pozostałe odcienie. I tak jak wcześniej wspomniałam, to są hybrydy od Eveline, 3 w 1. One mają w sobie zarówno bazę, kolor oraz top, więc te lakiery nakłada się na czystą płytkę paznokcia. I tak właśnie ja też robię. Natomiast no, zobaczymy pozostałe kolory, może coś innego mi się tutaj jeszcze spodoba. Więc w tym czasie włączę sobie odkurzacz, włączę na telewizorze albo muzyczkę, albo jakiś podcast, albo właśnie Marcina Wieczorka. Bardzo często lubię oglądać, kiedy robię paznokcie, słuchać pozytywnych ludzi, którzy nakręcają energią. Ja bardzo to lubię. A tak a propos, zakupiłam sobie te perfumy, wiecie? Tak bardzo mi się spodobały. Dostałam próbkę, zobaczcie, jaki przypadek, z Sephory i tak mi się spodobały te perfumy, że sobie kupiłam pełnowartościowy produkt. Ponieważ mamy weekend, przyjdzie on pewnie jakoś w tygodniu, więc już się nie mogę doczekać, aczkolwiek cały czas korzystam sobie z próbeczki 2 ml. No piękne są te perfumy, więc niezwykle Wam polecam. No to są moje klimaty, takie imbirowe, orientalne, drzewne zapaszki. Okej, gotowe, słuchajcie, skończyłam robić paznokcie. To jest kolor od Eveline, bez code numerek 05 Biscuits. Ładny, naturalny, nieco cieplejszy niż ten, który miałam poprzednio. Lekko beżowy, lekko różowy, nieco cieplejszy odcień, ale w dalszym ciągu bardzo ładny. No i tak jak mówię, te lakiery mi służą i ponieważ one są bardzo gęste, zwracam na to uwagę, one są bardzo gęste, więc musicie uważać z nakładaniem. Ja natomiast robię tak, że nakładam sobie jedną warstwę, nieco gęściej, nieco grubiej, wkładam do lampy i koniec, więc nie robię nawet tutaj dwóch warstw. A to też dlatego, że to jest
lakier budujący płytkę, więc on idealnie też zabezpiecza Waszą naturalną płytkę przed kruszeniem i łamaniem. I dzięki temu, słuchajcie, ja mam teraz tak długie swoje naturalne paznokcie, więc to jest też zasługa właśnie tego lakieru hybrydowego. I ja póki co na razie jestem bardzo zadowolona. Jeszcze kolejna rzecz odnośnie tej maski, można powiedzieć takiej hydrożelowej, w której są kuleczki. Żałuję trochę, że ta maska nie jest bardziej wypełniona tymi kuleczkami, a ja ją włożyłam do zamrażarki i one chyba trochę zwiększyły swoją objętość, bo teoretycznie jak zrobię tak, to one spadają aż do tego momentu. I życzyłabym sobie, żeby te kuleczki wypełniały całą przestrzeń tej maski, a jednak jest sporo tutaj tego pustego miejsca. I ogólnie służy mi to. Używam tego nawet czasami kilka razy w ciągu dnia, jeśli jest taka potrzeba. Często też wieczorami przed pójściem spać i naprawdę mi to pomaga. Żałuję tylko, że szybko nabiera temperatury pokojowej i temperaturę ciała i mogłaby chłodzić dłużej. Ale daję radę za 13 zł z Rossmana. Natomiast powiem Wam, że tak bardzo mi się podoba to coś, że muszę rozejrzeć się za czymś lepszym jakościowo. Wkurza mnie też tutaj ten rzep. Jesus! Wkurza mnie tutaj ten rzep, który też ciągnie włosy, więc wolałabym, żeby to było, nie wiem, na gumce, bardziej rozciągliwe. Ale mega sprawa, jeśli chodzi też o migrenę, bo dzisiaj miałam migrenę, bolała mnie głowa od samego rana. Wzięłam dwie tabletki i miałam nie pić kawę, bo mam taki plan, żeby już nie pić kawy, a więcej wody. No ale przez to, że dzisiaj bolała mnie głowa, to stwierdziłam, dobra, wyjątkowo napiję się tej kawy i nałożyłam sobie to na głowę, tak jak właśnie mam teraz. Wypiłam tą kawę i mi przeszło. I czuję się teraz lepiej, jakby no nie mam już takiej ciężkiej głowy i jest mi lżej, więc super sprawa, polecam Wam bardzo, nie tylko na opuchliznę wokół oczu, ale też na migrenę, na ból głowy, świetna sprawa, tak żeby sobie, wiecie, przyłożyć do skroni, działa.